Bardzo fajna i praktyczna suszarka. Te części takie jakby wieszaki są metalowe. Do nich są dopasowane drewniane poprzeczki na bloczku zawieszone. Naprawdę bardzo fajna, elegancka. Myślę, że też oldschoolowa. Myślę, że można coś takiego wyszpącić. Dziś prezentuję kolejne urządzenie domowe, które chcę mieć koniecznie. Nazywa się to Erin Cupboard. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam i zaraz opowiem, o co chodzi. Więc to jest szafka. Tu nic ciekawego, nie? Bielizna, takie rzeczy. Natomiast cała tajemnica tego urządzenia polega na tym, że tu jest kaloryfer i to jest ciepłe. I to jest bardzo stare. Tu jeszcze nie oprasowana chusteczka, bo właśnie skończyłam prasowanie. To jest bardzo stara tradycja ich. I chodzi o to, że możesz tu włożyć nawet mokre buty, rzeczy po prasowaniu, rzeczy nie do końca wyschnięte. One tu wyschną. Do tego wyjmujesz sobie cieplutki ręcznik, ciepłatką koszulkę. Co jest ważne w tym klimacie, wiecie, wilgoci. Ale w wielu domach, i ja to widziałam wiele razy, i w Irlandii, i u Ameli, wszędzie, wszędzie, jest coś takiego, że tam, gdzie jest boiler, który grzeje wodę, on jest zamknięty w szafce. I w poprzednim miejscu, w tym Weybridge, właśnie tam były półki na ręczniki. Ja tego w ogóle nie kumałam. Myślałam, że to jest wykorzystanie miejsca. I dopiero tamta pani mi to wytłumaczyła. Więc przychodzicie z dworu nawet mokrą kurtkę. No zależy jak kto. I takie coś. Nawet wiem jak chcę sobie urządzić koniecznie. To jest zajebiste. Zajebiste. Ale ja to sobie zrobię w systemie pieców. Więc Erin Cupboard. A jak mają bojlera, no to już nawet ten jest kaloryfer. Ten bojler wydziela ciepło. Więc taki pomysł. Tak, w tym domu wygląda tak. To jest ogródek z tyłu. Tam jest taki domek letni, tam szopka. Różne fotele. Wszystko w drewnie. I takie kwietniki obmurowane kamieniem. I ja sobie takie zrobię. A będę też miała zdjęcie. Pokażę Ci, jak to wygląda w lecie, jak tu rosną inne rośliny. O tak, taki piękny, wielki rozmaryn. Beczki na deszczówkę. A tu mała szopka na środki chemiczne do roślin. Wszędzie deszczówka zbierana, wszędzie. Chociaż jej nie potrzebują, ale mają. A teraz jeszcze przejście po ogródku, trochę z ukrycia, bo raz jak to robiłam, to pani się dziwnie patrzyła przez okno. Tak to wygląda od tej strony. O, tam jest taki fajny kotek i tu, no na razie za wiele tu nie kwitnie, bo to wiosna, ale proszę, hiacynty, miodunki, tak romantycznie. A tutaj ja posadziłam pani cebulki różne, co były takie stoniczek, nie? Co się kupuje. Rabarbar. Jakaś mała jabłoneczka. I tu znowu są takie grządki truskawki. To jak kwas ta miodunka tu rośnie, olbrzymia. Sama się rozsiewa. Maliny, róże. Tu jest ta szopka. Moja ławeczka do palenia papierosów. O proszę, z popielniczką i siateczką jak pada. A tam za płotem jest cmentarz, ten co widać z mego okna. W cmentarzu są konewki do użytku dla wszystkich, chociaż oni nie potrzebują tu podlewania naprawdę. Ufundowane niektóre nawet przez rodziny tamtych ludzi. I jeszcze do tego kranu jakaś pani, która tu żyła i jest tu pochowana, napisała wierszyk o tym kranie, bardzo ładny.